Już nie usłyszymy w Radiowej Trójce Ani Jana Chojnackiego, ani Bielszego Odcienia Bluesa, ani pozdrowienia Niech Blues będzie z nami. Dziennikarz pożegnał się ze stacją, o czym zakomunikował w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. W poniedziałek 16 marca zawiadomiłem pismem dyrekcję Trójki o rozwiązaniu umowy współpracy. W piśmie zobowiązałem się do zrealizowania w dwutygodniowym terminie wypowiedzenia dwóch audycji Bielszy Odcień Bluesa 19 i 26 marca. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Dziś podjąłem próbę telefonicznego kontaktu z dyrektorem Kowalczewskim, który oświadczył, że jeżeli mi bardzo zależy, to mogę nadać audycję w nocy, bo tam jest więcej miejsca. Moje rozbuchane ego nie pozwoliło mi skorzystać z tej atrakcyjnej oferty. Po 45 latach bielszy odcinek blusa znika więc z trójkowej ramówki, bez możliwości pożegnania się i podziękowania słuchaczkom i słuchaczom. Dziękuję Wam tą drogą za wsparcie za wielokrotnie okazywaną przyjaźń. Przez lata wasza życzliwość utrwalała świadomość przynależności do zacnego marginesu, który zbudowała dawna trójka. Od tego czwartku sygnał bielszego odcienia bluesa będzie rozbrzmiewał o stałej porze, 22.00 z niewielkim hakiem w Radiu Baobab. Niech blues będzie z nami. Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny Suwałki Blues Festival, nie wyobraża sobie, by zabrakło Jana Chojnackiego w ekipie SBF. Pod tym stwierdzeniem również my się podpisujemy.